Zaprosiliśmy Państwa na uroczystość odsłonięcia muralu, który ma uhonorować znanych z działalności literackiej, publicystycznej oraz pedagogicznej osoby, które związały swoje życie z naszym regionem. Z pałkami jest to Wanda Dobaczewska oraz Feliks Malinowski. Swoją obecnością zaszczycili nas goście. Pan Dariusz Kośmider, przewodniczący Rady Gminy Rogowo. Pan Marcin Nitka, zastępca wójta gminy Rogowo. Pani Paulina Zawadzka, sekretarz gminy. Skarbnik gminy pani Wioletta Nowakowska. I członek zarządu SGD, pan Zenon Mikuła. Niezmiernie mi miło powitać w naszym skromnym ogrodzie potomków pani Wandy Dobaczewskiej i Feliksa Malinowskiego, panią Helenę Dobaczewską z Konieczka oraz pozostałych przedstawicieli jej rodziny, następne wnuczki oraz panią Maję Haczyńską, wnuczkę pana Feliksa Malinowskiego. Również bardzo serdecznie witam dyrektorkę z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, panią Beatę Czaczyk. Z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy imieniem doktora Juliana Gerpę w Łagiszynie, panią Grażynę Błaszkiewicz. Dyrektorkę z Biblioteki Publicznej imieniem Stefanii Popiołęcie Norca Wielkopolskiego, panią Nataszę Berę. Dyrektorkę z Gminy Biblioteki Publicznej w Gąsawie, panią Wiesławę Janiszewską. Jest mi bardzo miło powitać dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych gminy Osocha. Panią dyrektor Marię Machaj-Sofa ze Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Rogowie. Panią Beatę Kabacińską, dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie. Panią dyrektor Annę Jarecką Gminnego Domu Kultury w Rogowie. Panią Mariolę Kupcińską, kierownika GOPS w Rogowie. Pana Romana Baryzyńskiego, kierownika SAPO w Rogowie. Oraz autora naszego muralu, Jarosława Strzałkę. Bardzo dziękuję. A o zabranie głosu poproszę teraz pana Marcina Nitkę w zastępstwie wójta Tomasza Michalczaka. Dzień dobry wszystkim, szanowni państwo. Chciałem przeprosić za nieobecność pana wójta. Każdy ma prawo do urlopu, wypoczywa. Szanowni państwo, jak sobie przypomnę, ponad rok temu początek inicjatywy lokalnej, ten ogród, jak tutaj wyglądał, pamiętam, jak pani kierownik pani kierownik się okuta, ten błysk zaświecił i wiedziała, co chce zrobić z tym ogrodem. To, co teraz oglądamy, to jest kosmos po prostu. To, co tutaj było rok temu, przede wszystkim mieszkańcy, zaangażowanie mieszkańców w ten ogród, zmiany. Pamiętam zdjęcia wywożonych śmieci. To nie były pojedyncze worki, to były przyczepy worków. I stoimy dzisiaj przed pięknym muralem. Ten mural dopełnia ten ogród. I tak sobie myślę, pani kierownik, że zostaje jeszcze jedno do zrobienia. Tak. Tak? Co mogę obiecać, to zrobimy wszystko, żeby ta elewacja uświetniła się ten ogród i było przepięknie. Dziękuję bardzo. Proszę o przecięcie wstęgi. Fundowanej przez LGD Pałuki, może wstęgi. Tablicę ufundowało LGD Pałuki, a o przecięcie wstęgi poproszę panią Maję, panią Helenę, pana Marcina Nitkę i pana Dariusza Kośmika. Tak, proszę.
razem z dzieckiem. Powstawał mural, pan Jarek malował i ludzie przychodzą i tak, ale co wy tutaj malujecie? Ten pan to mi wygląda na Malinowskiego. A ja mówię, no bo to jest pan Malinowski. Panią Nowaczewską oczywiście starsze pokolenie mówi, to jest pani Wanda, na pewno. Także pan Jarek oddał podobieństwo. Dziękujemy bardzo. Historyczny, czyli biografię pani Wandy Dobaczewskiej oraz pana Feliksa Malinowskiego, poproszę panią Marię Tralewską i panią Wiesławę Kuśmider. Wanda Dobaczewska, właściwie Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska, urodziła się 24 sierpnia 1890 roku w Twerze, choć wiele źródeł podaje, że w Wilnie. Pochodziła ze znanej w Wilnie rodziny Niedziałkowskich, której korzenie sięgają Berechu koło Krzemieńca, gdzie stał dom rodzinny Niedziałkowskich, utracony w wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym. W 1910 roku pani Wanda kończy gimnazjum żeńskie Prozorowej w Wilnie. Lata 1912-1914 to czas studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 30 kwietnia 1916 roku wychodzi za mąż za Eugeniusza Dobaczewskiego, wojskowego, przyszłego lekarza i senatora, z którym mieli syna Tadeusza i córkę Hannę. Wanda Dobaczewska, poetka, powieściopisarka, publicystka, debiutowała w 1920 roku tomem poetyckim Na chwałę słońca. W okresie międzywojennym publikowała głównie w czasopismach. Jako gimnazjalistka aktywnie działała w Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, a jako studentka w Organizacji Młodzieży Niepodległej Związku Patriotów Polskiej Organizacji Wojskowej i Lidze Kobiet. Przed II wojną światową prowadziła intensywną działalność polityczną i kulturalną, pełniąc funkcję wiceprezesa Związku Zawodowego Literatów w Wilnie. Tam mieszkała do 1939 roku, współpracując z rozgłośnią wileńską Polskiego Radia oraz z czasopismem ukazującym się w Wilnie i Warszawie, między innymi Świat, Kurier Poranny, Robotnik. Aresztowana razem z mężem na początku wojny przez władze litewskie jako obcokrajowcy niepożądani, została przekazana Gestapo. Do końca wojny była więźniem obozu koncentracyjnego Ravensbrück i traktowana jako numer P5068. Przeżycia obozowe zawarła w książce Kobiety z Ravensbrück, wydanej przez czytelnika w 1946 roku. Po krótkim okresie pracy w Bibliotece Narodowej przeniosła się w 1947 roku do Torunia, współpracując z tamtejszym Polskim Radiem. Lata 1948-1951 to praca w Lalkowym Teatrze dla Dzieci Baj Pomorski jako kierownik literacki. Dla teatru napisała Święty Mikołaj w Toruniu, Zimowa bajka, Lis Rudzielec. Działa w tym czasie w Związku Literatów Polskich, pisze recenzje do czasopisma Arkona i Pomorze. Od 1951 roku mieszkanka Żnina. Do końca życia napisała wiele powieści tematycznych związanych z chałupkami. Złota Studzienka, Człowiek, którego nazywano Diabłem, a także duże widowisko plenerowe Jagiełło w Żninie, wyreżyserowane przez Czesławę Księską na obchody 700-lecia Żnina. Miasto Żnin nadało pisarce odznakę tysiąclecia państwa polskiego. Za Człowieka, którego nazywano Diabłem, otrzymała w 1960 roku nagrodę w konkursie Wydziału Kultury Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy i Wydawnictwa Morskiego. W 1970 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Wanda zmarła 23 listopada 1980 roku w Żninie, pochowana na cmentarzu w Żninie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, drugą postacią na naszym muralu jest pan Felix Malinowski. Urodził się 23 lipca 1932 roku na Kaszubach. Ukończył Wydział Biologii i Nauki o Ziemi o specjalności Geografia Fizyczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1956 roku ożenił się. W życiu tak często bywa, że miłość zrobiła swoje i przyprowadziła go z Kaszub aż na południe. Tutaj w 1985 roku rozpoczął naukę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, później w ówczesnym Technikum Ekonomicznym, a później w Żnińskim Liceum Ogólnokształcącym. Był zapalonym podróżnikiem. Zwiedził wiele pięknych miejsc na wszystkich kontynentach. Znał biegle języki angielski i niemiecki. Posiadał umiejętność rozmawiania w języku esperanto, którego uczył w Tanzanii. Felix Malinowski był wielkim miłośnikiem i propagatorem ziemi pałuskiej. Opracował i wydał szereg publikacji. To dzięki niemu możemy się zachwycać między innymi historią o Diable Weneckim, zatopionym Żninie, tajemnicy Jeziora Świętego, Annowskim Kamieniem czy o źródełku Świętego Huberta. Dzięki jego twórczości Rogowo posiada jedną legendę pod tytułem Rogowska Grobla, a Czerwujewo Kurhan Ludmiły w Czerwujewie. Był autorem filmu krajoznawczego Na szlaku turystycznym Pałuk. Przygotował pocztówki oraz zdjęcia do albumu. Felix Malinowski był działaczem PTTK Żnin, członkiem Żnińskiego Towarzystwa Kultury, współzałożycielem Fundacji Dar Serca. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Order Odrodzenia Polski, Złotą Oznakę Zasłużony Działacz PTTK, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Gminy Żnin oraz Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. Felix Malinowski zmarł 17 lipca 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Marii, pani Wiesi. A teraz poproszę o zabranie głosu panią Helenkę, żeby powiedziała kilka słów o swojej babci Wandzie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim to chciałam pogratulować tak wspaniałej inicjatywy po tej słonecznej stronie Pałuk, która dzisiaj zrobiła nam fikusa i niestety rozpłakała się, ale może i z radości, że tyle Państwa przybyło tutaj na tą uroczystość. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie babunia Wanda, bo tak w domu nazywaliśmy Wandę Niedziałkowską Zobaczewską, zagościła w Rogowie. Pięknie tutaj pani przedstawiła bardzo szczegółowo biogram Wandy i ja zawsze w skrócie mówię, że miała trzy życia. Właśnie pierwsze życie wileńskie, potem drugie najtrudniejsze w okresie okupacyjnym i te trzecie na Pałukach. Autentycznie Pałuki pokochała. Ja zawsze pamiętam babunię, która uwielbiała kwiaty, uwielbiała ogród. Dlatego jest mi tak miło, że właśnie tutaj znalazła się wśród kwiatów w ogrodzie. No cóż, z okresu żnińskiego ja wychowałam się na Pałukach, dopiero na studia wyjechałam i już 50 lat mieszkam w Bydgoszczy, ale zawsze z sentymentem wracam i przypominam sobie nasze mieszkanie na Szpitalnej z wielkim ogrodem, gdzie babunia siadała sobie pod cicem i jak ja to nazywałam, zbierała myśli do pisania. Uwielbiała czytać, uwielbiała pisać. Zawsze mówiłam, że te ocalone życie przekazała nam, wnukom, i maszynie do pisania. Tak się złożyło, że może staram się, nie powiem, że kontynuuję, ale staram się kontynuować
tą działalność literacką Wandy, która jedna z, w okresie międzywojennym, jedna z nielicznych pauczanek, można tak powiedzieć, otrzymała srebrny wawrzyn akademicki z Akademii Literatury. Wiem, że również w Tarcinie jest laureat tej nagrody, ale dla mnie ta nagroda Wandy zawsze była bardzo cenna, ponieważ nauczyła mnie właśnie kochać literaturę, kochać książki i staram się to kontynuować. Piękna monografia wyszła autorki żnińskiej, pani Barbary Filipiak, Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska, Droga do Żnina. Lada moment ukaże się kolejna publikacja pani dr Kowerko Urbańskiej z Białegostoku, Wanda Niedziałkowska, Kondeksy Wileńskie. Ja pozwoliłam sobie, wspominając babcię, kiedy zostałam członkiem Związku Literatów Polskich, opracować takie wspólne wspomnienia, wiersze z żywego drzewa. Ponieważ tutaj na Polukach pisała powieści, pisała książki, ale jak się okazało, debiutowała właśnie poezją, tą formą literacką, którą ja bardzo kocham, lubię i kontynuuję. Dlatego na stulecie od jej debiutu literackiego rodzinnie wydaliśmy reprint jej debiutanckiego tomiku Na chwałę słońca i kolejnego Nasza brała. Pozwolę sobie dzisiaj w formie upominku przekazać do biblioteki, która podjęła tak piękną inicjatywę, te egzemplarze, jak również wznowienia kobiet z Ravensbrück i społeczeństwa nie z tej ziemi, żeby ta literatura po prostu przybliżała społeczeństwo tutaj w Rogowie, to co kochała babunia, to co lubiła. Zakończę wierszem tytułowym właśnie z wierszy z żywego drzewa. Siwa pani z laseczką wędrowała ulicami miasta. Wszyscy ją znali, nazywali Wandą, pisarką. Była trochę obca, nie stąd, gdzieś cywilna. Jej kłopot schodzenia był pamiątką z Ravensbrück, piekła dla kobiet. Tylko czasem tam wracała. Ocalone życie zostawiła wnukom i maszynie do pisania. Drzewa urosły. Książki przycichły, wiersze z żywego drzewa płyną dalej, tylko trochę dalej, a wiatr na nim gra i rozwiewa kolejne wersy kolejnych wierszy. Cieszę się, że są ze mną dwie bratowe. Babcia miała 6 wnuków, niestety dwóch już nie żyje, ale staramy się tę pamięć kontynuować i dziękuję, że Rogowo jest również w tym miłym i zacnym gronie. Dziękuję jeszcze raz. To ja przede wszystkim w imieniu całej mojej rodziny chciałabym podziękować za tak wspaniałą inicjatywę, za taki sposób na upamiętnienie mojego dziadka, w sumie naszego dziadka. Ja jestem pewna, że dziadek byłby zachwycony całą tą inicjatywą i też towarzystwem, bardzo dobrowym towarzystwem, w którym tutaj się znalazł, na tym muralu. Ja może tak bardziej od osobistej strony chciałabym coś o nim wspomnieć, może dopełnić jakiegoś takiego wizerunku, bo ja niejednokrotnie słyszałam o moim dziadku w różnych rolach. Jedni pamiętają go jako poważnego dyrektora liceum w Żninie, inni jako nauczyciela, bardzo zawsze takiego promłodzieżowego, który zawsze chciał nauczyć po prostu wiedzy na temat swojej ukochanej geografii, jako człowieka, który był zawsze bardzo zainteresowany światem, który władał kilkoma językami, był fascynowany językiem Esperanto, którego właśnie uczył. Jest jeszcze pewnie mnóstwo rzeczy, właśnie fascynat regionu połuckiego, pewnie jeszcze mnóstwo rzeczy, o których niestety zapomniałam w tym momencie, ale ja na zawsze go zapamiętam jako po prostu mojego ukochanego dziadka, który oprócz tego, że był moim dziadkiem, to nie przejmował się za bardzo różnicą pokoleniową i był dla mnie zawsze jak kumpel. I pamiętam go z jego niesamowitej wyobraźni, kiedy to, jak byłam mała, na przykład szukaliśmy wspólnie krasnoludków gdzieś po mieszkaniu, czy liczyliśmy żrawy na jego ukochanej działce. Jestem z niego bardzo dumna i bardzo się cieszę, że zostanie zapamiętany, tutaj upamiętniony też właśnie jako autor legend, bo mam wrażenie, że właśnie w tych legendach on się spełniał i jako geograf, i jako człowiek wielkiej wyobraźni, i właśnie jako miłośnik pałuk.
Chociaż jeżeli kiedykolwiek będzie spór o to, co dziadek faktycznie uważał za jakieś takie swoje dziedzictwo, to ja mogę tutaj Państwu w sekrecie przekazać, że dziadek zawsze uważał, że jego kompoty są dla niego takim dziedzictwem. Zostawił nam pełną piwnicę i gruszkowych, i śliwkowych. Bardzo dziękuję jeszcze raz i dziękuję tutaj za zaproszenie i za właśnie tak wspaniałe upamiętnienie dziadka. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Maji za kilka słów ciepłych o dziadku. A proszę Państwa, to, że w ogrodzie została te dwie osoby, które tak są zasłużone dla regionu Pału, a one nie są stąd. To są osoby napływowe, jakśmy słyszeli w przemówieniach, w tych krótkich biogramach. I one się tak poświęciły, chyba zakochały się w naszym regionie i dlatego tak ładnie i tak dużo pisały o nas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę Państwa, biblioteka bardzo dużo osobom kojarzy się jako miejsce nudne i prowadzone bezpolotnie. I na pewno mówię to w imieniu naszych tutaj pani dyrektorek, koleżanek, które pracują w bibliotece, że tak jesteśmy postrzegane. No niestety, biblioteka już taka nie jest. Biblioteka tętni życiem, prowadzi różnorodne zajęcia dla wszystkich. I ja na przykładzie naszej biblioteki mogę udowodnić, że tak jest. No bo zobaczcie Państwo, co żeśmy zrobili. Tutaj te zdjęcia, co są rozłożone, to pokazują mi, jak to miejsce wyglądało. I chcieliśmy to przedstawić w ten sposób, że taka. O, tutaj jest taka brama, no to zdjęcie, jak wyglądała poprzednia. No niestety wiatr zrobił swoje i wszystko nam poprzewracał. I musiałyśmy zrobić to w jednym miejscu. Zaangażowanie mieszkańców jest ogromne. My tutaj żeśmy ani jednego kwiatka nie kupili. To wszystko jest, co ludzie nam podarowali, przynieśli, posadzili. I dbają o to. I chciałabym bardzo podziękować właśnie tym osobom, które nam tutaj pomagają. No przede wszystkim jest ogromne wsparcie gminy. Bo gdyby nie ta inicjatywa lokalna, gdyby nie pani Ania Mówińska, która motywuje nas do pracy, to prawdopodobnie nie byłoby inicjatywy lokalnej. A dzięki niej mamy inicjatywę lokalną i już drugi rok. I w pierwszym roku, dzięki tej inicjatywie, żeśmy posprzątali to miejsce, uprzętyliśmy. Nie będę mówiła, co było, bo to już nie jest ważne. Wsparcie wójta i wszystkich pracowników z gminy było ogromne. Wszyscy pomagali, angażowali się. I oczywiście pomagali nasi mieszkańcy, których chcę podziękować. I to jest tak. Pani Bożena i Jacek Warańczak. Państwo Danuta i Henryk Kaczmarkowie. Pani Maria Kowalewska. Pani Wiesia Kośmider. Pani Elżbieta Kowalewska. Elżbieta Stanisławska. I oczywiście pan Ryszard Kubiak, który nam tutaj podlewa. Gdyby nie jego podlewanie, to tych kwiatków byście tutaj podlewa. I proszę Państwa, to są osoby indywidualne, które się bardzo angażują. Osoby z firm, którym również chciałabym bardzo w tym miejscu tutaj podziękować. I to jest pan Stanisław Sobański, który nas pięknie podpieścił mu. Następnie LGD ufundowało nam farbę LGD Żmin, żebyśmy mogli być piękno tego muru po prostu podkreślić, albo żeby kwiaty wyglądały pięknie na tym murze. Oczywiście panu Adamowi Koperskiemu z firmy Kapi, pani Ani Pietrzak-Kruszewskiej z firmy Drewa z Bezpieczyna.
oczywiście prezes Ekorol, pani Kasi Kalocie. Dzięki niej mamy te piękne bramy i jej współpracownikom oczywiście. I ten napis. Do szczęścia potrzeba człowiekowi ogrodu i bibliotece. I biblioteki. Cyceron. Proszę Państwa, my tego żeśmy nie zamawiali. Oni po prostu to przynieśli nam sami. Powiem tak. Jest bardzo zimno. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco na skromny poczęstunek do góry. Jest herbata, kawa, ciastko. Serdecznie zapraszam. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Państwa. To chciałam zapytać, czy zna taką książkę Alicja w Krainie Czarów? No, mikrofon. Widziałam, że zna. No to my mamy Alinę w Krainie Czarów. Wyobraźcie, że jak ten mól książkowy Alina stanęła we tych chynkach, co tu były, to i zapochniało kwiatkami. Tak się kręciła i lotała, aż przeobraziła się we pszczołę robotnicę. Pero to już królowo Alina. Ma nawet swój ul i trutnia rysia, co tymi chłopu podlego. Ma też takiego Herkulesa Jacola, on działał młotkiem, pędzlem i borszmaszynką. Dzisiaj dostał przywilej, co by królowy, królową uściskać we w imieniu roboszków, co jej pomagają we wpyleniu i sadzeniu. Bo wie ta co? Ona jest jak kogo. I działo tylko inaczej. Zarożo i liczy robotom. No, widziałaś. Szanowni Państwo, jeszcze dwa słowa. Zachwycamy się dzisiaj pięknym muralem, pięknym ogrodem. Były podziękowania dla wielu osób zaangażowanych w ten ogród. Ale przede wszystkim największe gratulacje się należą dla pani kierownik. Gdyby nie ona, jej zaangażowanie, jej pomysły, dzisiaj byśmy tutaj nie byli, nie odsłaniali tego pięknego muralu. Wielkie gratulacje jeszcze raz dla pani kierownik. Dzień dobry Państwu. Obiecuję, że dzisiaj będzie króciutko. Proszę Państwa, włamałam się do mikrofonu, bo muszę Państwu wszystkim przekazać bardzo, bardzo ważną informację. Podoba Wam się ogród? Ładny mural? Tak? Fajnie. A wiecie, komu się jeszcze bardzo spodobały te działania? Narodowe Centrum Kultury właśnie wybrało zwycięzców w ogólnopolskim konkursie dotyczącym promocji języków regionalnych i gwary. Zgadnijcie, jaka jedyna biblioteka w całej Polsce zdobyła nagrodę. Proszę Państwa, no próbkę tego, co Pani Maria robi, to żeśmy przed chwileczką słyszeli. To jest głównie jej zasługa. My tylko pomagamy. Droga koleżanko, ja w imieniu własnym Miejskiej Polskiej Biblioteki Publicznej przyjęcie, którą zarządzam, wszystkich pracowników, koleżanek, chciałam przede wszystkim, no jestem zauroczona inicjatywą, która tutaj się pojawiła i dziękuję Państwu bardzo, że w Waszej małej ojczyźnie potraficie budować taką tożsamość. To jest bardzo ważne, że potraficie wspierać małą instytucję kultury, bo to powoduje, że ta instytucja kultury będzie się dalej rozwijać. Bo rozwija się dla Was tworzy wszystkie wydarzenia, dla Was stara się coraz bardziej,
dla Was uzupełnia księgowy, oczywiście przy wsparciu władz gminnych. Tu jak słyszałam deklarację, w przyszłym roku będzie elewacja, więc naprawdę też przyjadę na otwarcie. Sama na swoją też czekam, więc chętnie popatrzę, jak będzie wyglądała tutaj Wasza. Powiem Państwu, że jak tak przysłuchiwałam się czemu, co Państwo dokonaliście, tak się zastanawiałam, skąd macie tyle kamieni? No po prostu te kamienie i te kwiaty w tych kamieniach. Nie będziemy mówić. Też chętnie tam się uda. Mam ogród biblioteczny, który też bym doposażyła. Naprawdę wygląda to przepięknie. Ja liczę na to, że latem będzie tu mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Już, jeszcze ogród nie był skończony, a już się pracowały z dziećmi, z seniorami. Zauroczone miejsce. Tak. No ale tu sobie trochę przede wszystkim posiedzę. Tak, ja myślę. Powiem Państwu, nie tak dawno byłam na spotkaniu autorskim pana Feliksa w momencie w Muzeum Ziemi Połuckiej, gdzie promował swoje legendy połuckie. Dzisiaj naprawdę z łezką wokół przyglądam się na jego, wizerunkowi na ścianie, bo cały czas jestem jakby obecna w muzeum. I obecna przy panu Feliksie, który emanował taką energią w wieku 90 lat, prawda? Wnuczka to potwierdzi. Ja jestem skłonna uwierzyć w to, że zostawił całą piwnicę kompotu. To był człowiek po prostu nie do starcia. On przyjeżdżał do naszej biblioteki i opowiadał o swoich podróżach, a tych ma na koncie bardzo dużo. Nasz klub podróżnika wchodzi 25-lecie i pan Feliks był na wszystkich naszych spotkaniach, proszę Państwa. Także naprawdę wielki ukłon i dla Państwa za to, że chcieliście uhonorować takich regionalistów. I tu, jak powiedziała pani Helena, pani Wanda jest znaną osobą w Żninie i na zawsze pozostanie w pamięci Żninian. Była wielką Żninianką i taką zostanie. Dziękuję bardzo. Na pewno wszystko się przyda, bo to nie było. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do góry na ciepłą herbatę, kawę i poczęstować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.